Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zawisza Łęka Opatowska pokonał GKS Grębanin 4-0 w meczu 9. kolejki rozgrywek grupy 6. Wielkopolskiej Okręgówki. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego akcentu miejscowych. Już w 15. sekundzie sędzia podyktował rzut karny po faulu na Kamilu Nitkiewiczu. 11 na bramkę zamienił Aleksander Muzyka. Drugi gol to również w dużej mierze zasługa Muzyki, który asystował przy główce Iwana Parchomienko. Gdy wydawało się, że zwłaszcza w drugiej odsłonie przyjezdni przejęli inicjatywę, wówczas Kamil Jurasik dwoma trafieniami zamknął zupełnie mecz. Plan mieliśmy taki, żeby zwyciężyć, nieważne ma bramkami, a że udało się taką samą liczbą bramek pokonać ich co i nas w tamtej rundzie, no to fajnie, fajnie cała drużyna pracowała, fajnie to wyglądało. Fajnie wygląda cała wasza jesień, bo kroczycie od zwycięstwa do zwycięstwa i to takie nie są wymęczone wyniki, wręcz przekonujące. No chcemy grać tą piłką, gdzieś tam ten poziom sportowy podnosić, żeby to też tutaj w regionie jakoś fajnie wyglądało, no i chyba idziemy w dobrym kierunku, wyniki same też mówią sam za siebie, więc jesteśmy zadowoleni. Zawsze mówi się, trzeba mieć chłodną głowę, bo jeszcze kupa sezonu pozostało, ale nie da się tak nie myśleć o perspektywie, co nas może czekać za kilka miesięcy. To znaczy, no gdzieś tam z tyłu głowy jest, że może być ten awans, ale staramy się też o tym nie myśleć, skupiać się od jednostki do jednostki treningowej na każdym meczu, żeby też te punkty łapać. No i mówię, udaje się, więc chyba idziemy w dobrym kierunku. No dosyć mocno się zrewanżowali. Chociaż uważam, że z przebiegu gry te 4-0 dzisiaj było troszeczkę za dużo. No niestety w pierwszej minucie bramkę tracimy, nie umieliśmy sobie poradzić gdzieś tam z agresywną grą Łęki. W sumie tutaj dwie drużyny, że tak powiem, dosyć twardo grały dzisiaj. No było mało miejsca, mało czasu gdzieś tam na podjęcie decyzji i jakoś nie umieliśmy sobie z tym poradzić. Zawisza Łęka Opatowska z kompletem zwycięstw zdecydowanie prowadzi w tabeli Okręgówki. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.